polskie elity chcą pójść na wojnę ukraińską? Jak długo jeszcze Polska będzie bez żadnych warunków wspierać Kijów? I jak sami Polacy patrzą na wojnę, zaangażowanie w nią przez państwo polskie? Na te pytania postaramy się za chwilę odpowiedzieć. Dzień dobry Państwu, witamy w programie jak co niedzielę Na Zdrowy Rozum na kanale Wbrew Cenzurze. A witam Państwa, ja Mateusz Piskorski i Krystian Jachoc. Witamy i też tradycyjnie zapraszamy na nasze inne programy. Jeden już dzisiaj widzieliście, spotykamy się drugi raz, bo były Konrady z Konradem Rękasem. Ale powtarzamy, może trochę do znudzenia, proszę wybaczyć, o subskrybowanie, a nasz apel o polecanie swoim znajomym, przyjaciołom naszego kanału, jeśli oczywiście te treści Was interesują. No i o komentowanie tych właśnie przekazów, treści, które tutaj głosimy, prawda? Dokładnie. Bardzo ważne jest udostępnianie naszych materiałów, bo to buduje sieć, sieć zainteresowania, sieć także powiązań, naszych interakcji z Wami jako widzami, ale kolejny raz od siebie dorzucam, abyście umieszczali nasze materiały na swoich blogach, na swojej blogosferze, ponieważ to zostaje. Później jak wpiszecie w Google'a, to wszystko wyskakuje, więc ktoś, kto szuka, może po takim znaku dojść od nitki do kłębka. Dziękujemy wszystkim tym, którzy to robią. A już teraz przechodzimy do tematu. Tematu, który interesuje chyba wszystkich. My rzadko poruszamy problematyką polską. Rzadko komentujemy to, co się dzieje u nas na scenie politycznej, tym razem też i wojskowej po części. No ale postanowiliśmy to zrobić. Postanowiliśmy to zrobić chyba po tych bulwersujących dla wielu z Was wypowiedziach, które padały z ust może nie tylko polityków, ale tym razem też wojskowych. No właśnie, pytanie, kiedy polityk jest wojskowym, a wojskowy politykiem w polskich warunkach, ale o tym pewnie będziemy mówili dalej w programie, bo to się wszystko w Polsce przenika. No właśnie, i żeby tą naszą rozmowę ustawić takim mocnym od razu akcentem, no warto jest zacytować generała Kukułę, szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych RP, który 4 października do podchorążych powiedział tak. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. I nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z Was przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale coś musi się wydarzyć. Musimy zbudować siły zbrojne przygotowane do tego typu działań. Tytułem wyjaśnienia, drodzy Państwo, generał Wiesław Kukuła to rocznik 1972, więc na szczęście Twojego, Krystian, pokolenia to już nie dotyczy. Nie dotyczy. To już nie dotyczy. Osoby około 50 roku życia i po 50 mogą się bać, bo o ich pokoleniu właśnie wypowiada się generał Kukuła, szef polskiego sztabu generalnego. Ale uwaga, to jest właśnie tak, zastanawiamy się nad tym, chyba już bardziej polityk, zresztą chyba od dawna bardziej polityk, przypomnijmy, to jest, proszę Państwa, człowiek, który był jednym z ulubieńców Antoniego Macierewicza. I ten Antoni Macierewicz usadowił go w praktyce jako dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej w 2016 roku. Pełnił tę funkcję do 2022, a 10 października 2023 został on właśnie powołany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych RP, co Mateusz, jako taka nominacja, no wcześniej te związki z Macierewiczem, nie przeszkadza nowej koalicji rządzącej w Polsce, że tego typu człowiek ewidentnie związany z PiS-em, z poprzednią formacją rządzącą, on sobie płynnie przechodzi pomimo wyborów, pomimo zmiany władzy, tej deklarowanej depisizacji przez Platformę i koalicjantów i jak widać ten popis w takich sprawach kluczowych ma się w najlepsze. Może wyjaśnieniem tej zagadki jest to, że generał Wiesław Kukuła w roku 2023 sam chwalił się, jest bardzo aktywny na mediach społecznościowych, możecie sprawdzić, sam chwalił się w mediach społecznościowych, że otrzymał najwyższe, proszę Państwa, odznaczenie dla cudzoziemców wojskowych w Pentagonie, tak? Jak żeby inaczej, w Pentagonie. Po tej ostatniej wypowiedzi taką mądrą radę dla generała przekazał również publicznie, też w mediach społecznościowych, były premier Leszek Miller, który stwierdził, że generał powinien sam się zdymisjonować, skoro
nikt, łącznie z obecnym rządem, zdymisjonować go jakoś nie chce. No właśnie, ale tutaj, bo pojawił się po jego wypowiedzi potok krytyki, potok tutaj różnych uwag ze strony no, całego tego polskiego świata polityki, rządzących, nierządzących, ale moją uwagę przykuła wypowiedź szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kolejnego generała, Stanisława Kozieja, który dla PAP-u skomentował tą wypowiedź tak. Wypowiedź chyba wymknęła się szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego spod kontroli narracyjnej. Mogła być zasadna, słuszna i mieć sens jako przesłanie najwyższego dowódcy skierowane wprost i tylko do podchorążych dla ich mobilizacji w misji, jakiej się podjęli, ale nie jako publiczny sygnał dla społeczeństwa. I tutaj bym mocny akcent położył na kontroli narracyjnej, bo można odnieść wrażenie, że generał Koziej upomina swojego kolegę po fachu i po stopniu wojskowym, że no trzeba tutaj, może wypowiedź była słuszna, ale trzeba się trzymać jakiejś autocenzury, jakiejś kontroli, którą te elity władzy w Polsce mają prowadzić. Wiele było tego rodzaju tłumaczeń. Sam zresztą generał Kukuła tłumaczył się po fali krytyki z tej wypowiedzi, mówiąc o tym, że to była wypowiedź skierowana do studentów czy słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a zatem kogoś, kto planuje karierę wojskową, ale przypomnijmy, wcześniej nawet jego poprzednik, generał Andrzejczak, też odbywali szefowie sztabu takie spotkania, takie wykłady głosili inauguracyjne na różnego rodzaju uczelniach wojskowych, jednak miały one charakter zamknięty. Efekciarz medialny Kukuła zdecydował się zaprosić tam media, zrobić otwarte spotkanie i stąd cały ten skandal. No właśnie, zabłysnął szczególnie szeroko i świetliście, zabłysła jego gwiazda na wschodzie, ponieważ nie trzeba było długo czekać na odpowiedź. Tutaj też należy się pewne wyjaśnienie naszym widzom, no bo część naszej redakcji, czy Mateusz, czy Tomek, często występuje, w miarę często, w mediach rosyjskojęzycznych i jeśli obejrzymy te materiały, to i Mateusz, i Tomek często tłumaczą widzowi rosyjskojęzycznemu, że te hasła o polskim Lwowie czy o polskich Kresach no są pewnym nadużyciem, że w Polsce nikt na poważnie tego typu haseł, jakiejś rewizji granicy wschodniej no, nie formułuje tych haseł i że to jest jakiś tam powiedzmy margines polityczny. A po tej wypowiedzi generała Kukuły wszystkie osoby, które starają się przekonać ludzi na wschodzie, że tego typu narracja jest chybiona czy mija się z rzeczywistością, są tak naprawdę postawione w trudnej sytuacji, czy w sytuacji zupełnie niemożliwej, ponieważ no jeśli miałaby być wojna, biorąc na poważnie wypowiedź tego generała, jeśli miałaby być wojna, no to w wydaniu tych elit miałaby to być wojna z Rosją i Białorusią. Skoro wygramy tą wojnę, no to wojnę wygrywa się albo poprzez zmianę władzy w innym państwie wrogim, albo poprzez okupację, zajęcie jakichś terytoriów. Więc tutaj no, mamy do czynienia z wypowiedzią wprost nawiązującą do takiego determinizmu historycznego czy politycznego, że taka wojna musi nastąpić i my ją wygramy. Ja nie wiem, czy to dostatecznie głośno wybrzmiało w cytacie, który przytoczył tu Krystian przed chwilą. Otóż ja jeszcze raz podkreślam, w wypowiedzi generała pojawia się sformułowanie: wygramy ją wojną, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę. Wrócimy, skoro wrócimy, to można domniemywać, że Kukuła mówi o wojnie napastniczej toczonej na terytorium innym niż terytorium Polski, wojnie nieobronnej, no bo dokąd mieliby wracać, gdyby toczyli wojnę tutaj u nas na terytorium Rzeczypospolitej, broniąc tego terytorium przed agresorem. Kukuła mówi wyraźnie, daje do zrozumienia, że jest zwolennikiem zaangażowania wojsk polskich poza naszymi granicami. Bardzo łatwo domyślić się, że chodzi o nasze wschodnie granice i o ich przekroczenie. Tak. Uderz w stół, nożyce się odezwą. To wywołało reakcję. Prawda? No właśnie, to wywołało reakcję i agencja Belta, cytuję prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę, który zadeklarował, będąc na ziemi pińskiej, zresztą niedaleko granicy z Ukrainą, niedaleko też granicy z Polską tak naprawdę, biorąc pod uwagę rozmieszczenie tego, czy umieszczenie tego geograficznie, tego rejonu na mapie Białorusi i Europy. I on stwierdził, że będziemy bronić zachodniej Ukrainy jako Białorusini przed Polakami. No bo czego tak naprawdę miałyby dotyczyć te polskie roszczenia, których obawiają się zarówno Białorusini, Litwini, jak i Ukraińcy ze względów historycznych? Zarówno zachodniej Białorusi, jak i zachodniej Ukrainy. I tam dominować. To jest dla nas nie do przyjęcia. Jeśli tylko Polacy dostaną się do Ukrainy i będą próbowali wziąć Zachód, no w domyśle chodzi o Małopolskę, wschodnią Galicję, będziemy wspierać Ukraińców, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że będziemy następni. No tutaj w optyce białoruskiej odbierają to tak, że jak Polacy
osłabioną Ukrainę rozbiorą, no to wówczas po Lwowie przyjdzie pora na Grodno czy na inne miasta dawnej Polski. Tak jak powiedziałeś, wszystkie nasze żmudne, naprawdę trudne próby bronienia wizerunku Polski w mediach naszych wschodnich sąsiadów, które staramy się podejmować, tłumacząc, że to wszystko mrzonki i bzdury siane przez rosyjski aparat propagandowy, białoruski aparat propagandowy, te mrzonki na temat naszej rzekomej ekspansji, czy spoglądania łakomym okiem na dawne polskie kresy. No więc my to staramy się rzeczywiście konsekwentnie robić. Później przychodzi wypowiedź takiego kukuły, który rozwala ten nasz wysiłek. Cytując Mateusz, media polskie wpisuje się w rosyjską narrację. O właśnie. Ale tak. To nie jest jedyny polityk polski, który, czy wojskowy, bo to już się trochę miesza w ich zachowaniach, o którym dzisiaj wspomnimy, który wpisuje się w tą rosyjską narrację, wręcz do bólu. No ale mamy też europejską prawdę, ważne dość medium ukraińskie, które stwierdza tak parę dni temu. Polska nie wspiera już bezwarunkowo Ukrainy, jak to miało miejsce na początku pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej. Teraz w odpowiedzi na pomoc dla Kijowa, Warszawa oczekuje pewnych ustępstw. Ustępstwa z punktu widzenia ukraińskiego dotyczą przede wszystkim rewizji polityki historycznej prowadzonej przez Ukrainę, bo tutaj nowy obóz władzy w Polsce na czele z Sikorskim, ale też i Kosiniakiem, Kamyszem, no formułuje takie w przestrzeni publicznej przynajmniej stwierdzenia, że jeśli sprawa ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nie zostanie rozwiązana, nie będzie tych ekshumacji i tak dalej, no to wówczas Polska będzie blokowała wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. O ile Ukraina w ogóle kiedykolwiek do tej Unii Europejskiej wejdzie, będzie spełniała te warunki, no myślę, że mówimy dość o wirtualnej sytuacji w obecnej rzeczywistości, no ale pojawia się takie hasło i na Ukrainie jest to odbierane negatywnie. W ostatnim badaniu dla Rzeczpospolitej przeprowadzonym w Polsce około 3% respondentów uważa, że bez rozliczenia Wołynia Ukraina nie powinna wejść do Unii Europejskiej, więc jak widzimy, no, sporo ludzi w Polsce jednak się ku takiemu stwierdzeniu przychyla. I rząd Donalda Tuska najwyraźniej słucha tych głosów. W przeciwieństwie, uwaga proszę Państwa, do niejakiego Andrzeja Dudy, cały czas kojarzonego z Prawem i Sprawiedliwością. Zresztą nie tylko o Dudzie moglibyśmy tu mówić, ale przytoczmy jedną jego wypowiedź, będącą komentarzem, zdaje się, do wypowiedzi wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Otóż 27 września, proszę Państwa, dla Polsat News Duda stwierdza, zablokowanie integracji Ukrainy z Zachodem jest jednym z powodów, dla których Putin zaatakował Ukrainę. Dlatego wpisywanie się w taki sposób w relacje z Ukrainą to jest w jakimś sensie podążanie drogą Putina. Tyle Duda. Ale wtórowali mu oczywiście również inni politycy PiS-u. I tutaj taka generalna uwaga. Proszę Państwa, PiS nawet wbrew swoim własnym interesom politycznym, wbrew nastrojom społecznym większości Polaków, których, co by nie mówić, starają się, jak przed chwilą powiedzieliśmy, słuchać w pewnym choćby stopniu, ale jednak przedstawiciele koalicji obecnie rządzącej, twardo stoi na gruncie idei rusofobiczno-neojagiellońskiej, może tak ją określmy. Tak, takiego polskiego wydania neokonserwatyzmu, idei jagiellońskiej. Różnie by to można określać, ale co ważne i czego w Polsce nie znajdziecie, a znajdzie się u nas, no pochylamy się też nad tymi mediami ukraińskimi, bo w Polsce najczęściej mamy do czynienia z takim monologiem, gdzie Polacy coś mówią, Polacy to komentują, ale co druga strona w relacjach międzynarodowych uważa i sądzi, jak to ocenia, o tym jest bardzo mało. Ja przesłuchałem wiele materiałów w mediach ukraińskich, jak chociażby Nowiny Live. Tam różni komentatorzy starali się, szczególnie ci centrowi, no, relatywizować to, że Polacy tak mówią, no bo są wybory w Stanach, bo w Polsce jest gorący spór polityczny, ale nie patrzmy na to, współpracujmy. Ale jeśli chodzi o ten szczebel oficjalny i o konkretne decyzje, bo te są mimo wszystko najważniejsze, no to cóż, no, mamy do czynienia z negocjacjami z ukraińskim IPN-em, który rozważa podjęcie się tych ekshumacji w obwodzie równieńskim przede wszystkim, na Wołyniu, tak jak Polacy chcą, ale w Polsce mało się dostrzega to, w jaki sposób sam pan Drobowicz, czyli szef tego ukraińskiego IPN-u, w jaki sposób stawia sprawę.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że od dawna nie działają oficjalne międzyinstytucjonalne mechanizmy rozwiązywania problematycznych kwestii ze stroną polską w sprawach restauracji i ochrony miejsc pamięci, ukraiński IPN skłania się ku decyzji, aby wyjść naprzeciw interesom polskich obywateli. No to jest bardzo specyficzne postawienie sprawy, bo tutaj, Mateusz, nie mówimy o międzyresortowym czy międzynarodowym, międzyinstytucjonalnym, jak sam podkreślił Drobowicz w tej wypowiedzi, dogadaniu się, współpracy, tylko Ukraińcy kierują to wszystko na kanwę tego, że jacyś obywatele polscy zwrócili się do nich i ukraiński IPN te wszystkie ekshumacje bierze na siebie, pod swoją kuratelą, pod swoją kontrolą, nie jako jakieś międzynarodowe śledztwo, czy pomiędzy Polską a Ukrainą na Wołyniu, że będą jakieś komisje, tylko Ukraińcy mówią: ok, jeśli tak mocno na to naciskacie, żebyście nam pomagali dalej w większym stopniu, Polacy, no to my zrobimy, jak chcecie, te ekshumacje, ale te ekshumacje byłyby wyizolowane, pod naszą kontrolą, nie z inicjatywy państwa polskiego, tylko z inicjatywy jakichś tam anonimowych dla ogółu obywateli RP. I później Drobowicz zwraca się też do władz ukraińskich o środki, o 1 000 000 hrywien, nie są to duże pieniądze w przeliczeniu. Około 100 tysięcy. Około 100 tysięcy, więc to są takie pieniądze, na podstawie których myślę, że nie da się przeprowadzić realnych, poważnych badań ekshumacyjnych po tylu latach. No ale też trzeba też spojrzeć na to od strony praktycznej, że władze ukraińskie w sytuacji wojennej mogą po prostu odmówić i rząd ukraiński żadnych pieniędzy nie da. Uwaga, proszę Państwa, znów przytoczę bardzo celną opinię na ten temat. Wspomnianego już dzisiaj wyostrzył się ton jego wypowiedzi politycznych Leszka Millera. Otóż Leszek Miller na takie diktum ukraińskiego IPN-u stwierdził, że to byłaby sytuacja podobna do tej, w której sprawca zabójca przeprowadzałby osobiście i samodzielnie ekspertyzę sądową ciała ofiary tego zabójstwa. I Leszek Miller, proszę Państwa, ma rację. To znaczy, w jaki sposób instytucja, która na swoich sztandarach ma gloryfikację bezpośrednich lub pośrednich sprawców ludobójstwa Polaków na Wołyniu, miałaby w sposób obiektywny, w sposób wolny od prób wybielania tych ludzi, badać szczątki polskich, nie tylko zresztą polskich, ofiar tego ludobójstwa. Pytanie retoryczne. No tutaj Drobowicz częściowo stara się odpowiedzieć, Mateusz, twojej wypowiedzi, bo stwierdza tak. Z drugiej strony strona polska od lat nie jest w stanie uruchomić ani specjalnych grup roboczych, ani komisji międzyresortowych. Z tego powodu Polacy, no jako obywatele, osoby prywatne, zwracają się bezpośrednio do władz ukraińskich. Bo tutaj należy podkreślić, że jeśli chodzi na przykład o współpracę, dla porównania, niemiecko-ukraińską i poszukiwania, ekshumacji żołnierzy Wehrmachtu i Waffen-SS, to tutaj problemu ze strony ukraińskiej nie ma. One cały czas trwają mimo wojny, proszę. Mimo wojny, tak. Oni jeszcze te groby niemieckie odnajdują, oznaczają, organizują. A strona ukraińska cały czas podkreśla: możemy się zgodzić na ekshumację, ten temat wrócił, jest w polskich mediach tak triumfalnie pokazywany, szczególnie prorządowych, ale tak, odbudujcie pomnik UPA w Werchracie, odbudujcie inne pomniki zniszczone po 2015 roku na terenie Podkarpacia, na terenie Łemkowszczyzny, na terenie Bieszczad. Oni oczekują od nas, że jeśli nie odbudujemy tych pomników OUN UPA, które zostały rozebrane, zniszczone przez społeczeństwo czy przez jakichś sprawców nieznanych na terytorium Polski, no to wówczas o żadnych ekshumacjach nie ma być mowy, a jeśli nawet mają być, to w praktyce, wchodząc w detale, one by były organizowane, tak jak mówimy, przez państwo ukraińskie, za pieniądze ukraińskie i te badania byłyby całkowicie przez nich kontrolowane. W tym kontekście stojąca na czele Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie Karolina Romanowska. Tutaj pewne ad vocem, nie Romanowska, tylko Adamiec. Adamiec. Ona tym nazwiskiem Romanowska się posługuje, ale jak wykazało śledztwo obywatelskie użytkowników serwisu X. Rozumiem. Czyli pani Adamiec, Wel Romanowska, tak? Wel Romanowska. W każdym razie pani Adamiec, Wel Romanowska stwierdziła, że zwróciła się do polskiego IPN-u o podjęcie współpracy z ukraińskim IPN-em w tym zakresie. W zasadzie polski IPN odpowiedział dość wymijająco, ale to było do przewidzenia. Otóż, proszę Państwa, IPN zajmuje się całkowicie innymi rzeczami niż
kwestia upamiętnienia, mówię o polskim IPN-ie, upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. IPN wiecie dobrze, czym się zajmuje. Likwidacją pomników na ziemiach polskich, zmianą narracji historycznej, niektórzy mówią fałszowaniem historii, pewnie słusznie, ale to jest ostatnia kwestia, którą zajmowałby się polski IPN, więc jak cytowałeś Drobowicza mówiącego o tym, że nie ma współpracy międzyinstytucjonalnej, to nie ma nie tylko z winy ukraińskiej, podkreślmy, ale z całą pewnością również z winy niejakiego Karola Nawrockiego, stojącego obecnie na czele IPN. A wypowiedź wspomnianego bardzo nie spodobała się w mediach ukraińskich. Napotkałem na duże oburzenie, ponieważ w wywiadzie dla Interii Nawrocki powiedział o ludobójstwie w Małopolsce Wschodniej, a tego typu sformułowania na Ukrainie od razu kojarzą się, no, notabene z tym, co Aleksandrowi Łukaszence, czyli z polskimi panami, którzy wracają do nakresy. Więc tutaj też tego typu wypowiedź jak najbardziej słuszna w kontekście mówienia o historycznej Małopolsce Wschodniej, o tych terenach, o ich polskości historycznej i tak dalej, no, spotkała się na Ukrainie z brakiem zrozumienia. Więc tutaj, no, nawet pewne słowa, nawet pewne terminy prowadzą do tego, że Ukraińcy bardzo łatwo mogą znaleźć pretekst, żeby tego typu rozmowy zerwać albo odmówić chociażby z nim jako prezesem. Przejdźmy do współczesnych bardziej zagadnień, chociaż też nawiązujących do historii. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. W 1939 roku z protekcji, pod protekcją niemiecką miał powstać, uwaga, Legion Ukraiński, wkraczający jako jednostka pomocnicza w ramach agresji III Rzeszy na terytoria polskie. Ta inicjatywa może do końca nie wypaliła, tak jak zamierzano, no niemniej jednak pomysł ten zaistniał i dzisiaj mamy właściwie powrót nawet w sensie nazewniczym. No tak, bo Polacy... Legionu Ukraińskiego. Tak, bo Polacy, czy polski rząd, można by powiedzieć precyzyjnie, też sobie zamarzyli, żeby ten swój Legion Ukraiński stworzyć. Ten Legion Ukraiński był szumnie w Polsce reklamowany, tam się mówiło, że brygada powstanie, że Polacy uzbroją, że Polacy przygotują wespół z Ukraińcami. No ale jak wskazuje ukraiński MON, w pierwszych dniach od otwarcia Centrum Rekrutacyjnego w Lublinie wpłynęło 138 podań o umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem strony internetowej, a kolejne 58 za pośrednictwem urzędów konsularnych. Więc tutaj można by powiedzieć, że no, taki legionik no, się tutaj formuje, a to też jest tylko zainteresowanie, a nie zrekrutowanie. Może powiedzmy brutalnie, proszę Państwa, pomimo kampanii reklamowej, bo konsulat ukraiński, tak, w Lublinie, który nie jest zbyt mocno zainteresowany kwestią pomagania obywatelom Ukrainy, których tak dużo przecież znajduje się na naszym terytorium. No nie chcą chociażby wydawać im paszportów. Tak, choćby, a to wynika z przepisów przyjętych przez MSZ w Kijowie. Tak czy inaczej, on zajmuje się reklamowaniem w swoich mediach społecznościowych owej akcji werbunkowej do tak zwanego Legionu Ukraińskiego. Co ma zachęcić tych Ukraińców? Otóż tam czytamy, proszę Państwa, że przyjmują każdego, kto się zgłosi, proponują podpisanie kontraktu, płatnego kontraktu z siłami zbrojnymi Ukrainy, ale najpierw, uwaga, to są dwa ważne punkty w tej reklamy, mające przyciągnąć potencjalnych zainteresowanych. Otóż po pierwsze, oni mają odbywać szkolenie z użyciem polskiego uzbrojenia, polskiej broni na polskich poligonach na koszt polskiego podatnika, co zresztą też przyznawano w porozumieniach wcześniej ogłaszanych, polsko-ukraińskich. Następnie, uwaga, element turystyczno-wycieczkowy, bo w ogłoszeniu konsulatu mowa jest o tym, że poza tym 35-dniowym szkoleniem na terenie jednego z polskiego poligonów będziecie mieli wy, zainteresowani obywatele Ukrainy, szansę zwiedzić jeszcze wiele innych krajów NATO, podróżując na dodatkowe szkolenia do tych właśnie krajów, a później już w ramach rotacji, która notabene nie występuje, jeśli oczywiście taki żołnierz ukraiński przetrwa na froncie, mało ich pewnie wróci, ci żołnierze zaciągający się do owego legionu, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych mężczyzn w wieku poborowym, obywateli Ukrainy, będą mieli prawo wrócić do Polski. Prawda?
czyli będą mieli zezwolenie na przekraczanie granicy i wyjazd z Ukrainy. Tym się zachęca, a mimo to zainteresowanie mniej niż śladowe. Mniej niż śladowe i z tym powrotem myślę, że byłoby ciężko, bo 35 dni szkolenia to jest, drodzy widzowie, zakres niewiele dłuższy niż szkolenie w pośpiechu, ale bardzo intensywne, więźniów rekrutowanych w ramach projektu K przez Jewgenija Prigożyna do walki w Bachmucie. Rosyjscy żołnierze w tym momencie trafiający na kontrakty do armii rosyjskiej szkolą się 6 miesięcy, nawet i 9, więc po tych 35 dniach szanse na przeżycie są niewielkie. No ale właśnie tutaj no, blamasz tej inicjatywy skomentował sam minister obrony narodowej, tym razem Polski, Władysław Kosiniak-Kamysz, który stwierdził: nie odpowiadamy za rekrutację. Liczba osób, która się miała zgłosić ze strony ukraińskiej, jest jednak za mała. Te deklaracje na początku były bardzo wysokie, że może być sformowana nawet jedna brygada. To jest kilka tysięcy osób. Tak się jednak nie stało. No i chyba skwitował to wszystko szef MON-u Kosiniak-Kamysz w wystarczający sposób. Wbrew deklaracjom ukraińskim, ten projekt jest z góry skazany na porażkę. Ludzie, którzy się u nas znajdują, o czym wielokrotnie mówiliśmy, o czym wiecie sami, rozmawiając z Ukraińcami na co dzień, tych, których spotykacie, wyjechali stamtąd po to, aby uniknąć losu tych, którzy już wpadli do maszynki do mielenia mięsa, czyli do sił zbrojnych Ukrainy. No tak, tutaj tych kosztów uniknęliśmy, ale nie uniknęliśmy i nie unikniemy prawdopodobnie, przynajmniej nie w całości, kosztów tej militaryzacji Polski, bo tutaj PiS jeszcze jak rządził w 22, 23 roku rozkręcił bardzo poważną maszynkę do produkcji pieniędzy, o czym zaraz powiem. I to podsumował te wydatki, skalę tych wydatków na modernizację, budowę infrastruktury wojskowej względem polskiego PKB. Podsumował Tomasz Dmitruk, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej, takiego branżowego pisma, i on na portalu X stworzył taki wykres dotyczący wydatków na modernizację armii, które w przypadku Polski wyniosą planowo w 2025 roku blisko 3% polskiego PKB. I nie mówimy tu o wszystkich wydatkach na armię, czy na siły zbrojne, czy w ten czy inny sposób rozumiane. Mówimy tu tylko i wyłącznie o kupowaniu Abramsów, Apaczy, Himarsów, budowie baz dla NATO w Polsce, wojskowych magazynów. To są tylko inwestycje, to są tylko wydatki, czy materiałowe, czy trwałe, tak jak różnego typu bazy, ale są to wydatki ogromne. I warto tutaj powiedzieć o mechanizmie, bo wspomniałem o tym, że PiS stworzył, jeszcze jak rządził, maszynkę do produkcji pieniędzy. Do ukrywania wydatków zbrojeniowych, proszę Państwa, uwaga, to ważne. To ważne, ponieważ są w Polsce jednak ustawowe limity wydawania pieniędzy na zbrojenia, a PiS, aby uniknąć tego, jak to w polskich warunkach, znalazł sobie furtkę prawną i w 2022 roku na fali tego zagrożenia wojną ukraińską w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego stworzono Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, powołany ustawą o obronie ojczyzny, taka piękna nazwa. I fundusz ten w 2023 roku wydał, przynajmniej pod względem kasowym, ponad 24 miliardy złotych, w ten sposób omijając regulacje prawne dotyczące inwestycji. Trzeba to podkreślić, że jest to kredyt. Tutaj bank kupuje na kredyt. To jest kwestia obligacji, to jest kwestia kredytowania, odsetek przede wszystkim, które za parę lat mogą wynosić nawet kilkanaście miliardów złotych samych odsetek. I tutaj też warto wspomnieć wypowiedź 4 października w tym kontekście Kosiniaka-Kamysza. Wydatki Polski na obronność są obecnie rekordowe. W 2024 roku wzrosły do prawie 160 miliardów, to już jest 4,2% PKB, a w 2025 wzrosną do 186,5 miliarda złotych, to już jest 4,7% polskiego PKB. Wicepremier zaznaczył, że są to wydatki zarówno z budżetu, jak i właśnie z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Uwaga, później te wydatki według różnych planów wieloletnich mają spadać, czyli od roku 2026 teoretycznie powinniśmy wydawać na zbrojenia mniej. Widać tutaj wyraźnie wskazywanie na to, że to PiS jest odpowiedzialny za rozdmuchiwanie tego budżetu zbrojeniowego w pierwszej kolejności. No i rzeczywiście, proszę Państwa, stoimy przed perspektywą
mniej lub bardziej mglistą, ale jednak negocjacji i zakończenia konfliktu na Ukrainie. Oczywiście nie wiemy, kiedy to nastąpi. Nie wróżymy z fusów, jak wiecie, na antenie wbrew cenzurze, ale jednak w przypadku, gdy ta wojna na terytorium Ukrainy się zakończy, wszyscy stawiamy sobie pytanie, czy nie przeniesie się ona aby na terytorium nasze, bądź nie stanie się wojną z naszym udziałem. 27 września, proszę Państwa, znów na antenie Polsat News prezydent Duda wypowiedział następujące dość znamienne słowa. My w Polsce nie powinniśmy brać pod uwagę żadnego planu B. Co z tego, że świat będzie zadowolony, że sobie załatwił sprawę i że można wrócić do biznesu z Rosją. A nie oszukujmy się, wielu dzisiaj na to czeka. Jeśli my będziemy w potencjalnym niebezpieczeństwie. To mówił prezydent Polski, który wyraźnie wskazuje na to, że przynajmniej on, czy jego środowisko polityczne miałoby chęć na tą kontynuację i właśnie chciałoby pójść tą drogą tytułową dla naszego dzisiejszego programu, Polską drogą do wojny. No tak, to, że to środowisko, które reprezentuje Andrzej Duda, poza tym, że jest prezydentem Polski, to środowisko polityczne myśli w ten sposób, to jedno. Ale z drugiej strony jest pewne światełko nadziei dla myślenia propokojowego. No, przychodzi ono z nietypowego kierunku, ponieważ mamy do czynienia z badaniami opinii publicznej w Europie, prowadzonego przez Eurobarometr, czyli taki organ badawczy socjologiczny Komisji Europejskiej. Badanie przeprowadzone czerwiec-lipiec, więc całkiem niedawno, które wskazuje, że 25% badanych z krajów Unii uważa, że Unia powinna priorytetowo zajmować się wojną ukraińską. No to można było wybrać kilka, akurat jako pierwszy, jako priorytetowy spośród kilku, 25%, 1/4 wybrała wojnę ukraińską. 30% w Polsce, ale co ciekawe, więcej osób, bo ponad 30% martwi się klimatem, zmianami klimatu, szeroko pojętym bezpieczeństwem i nielegalną imigracją. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie oczywiście w krajach bałtyckich czy w Polsce, ale już nie na Słowacji, już nie w Czechach, już nie na Węgrzech, no kraje naszego regionu przodują w takim zainteresowaniu tą wojną. Co ciekawe, Mateusz, kraje skandynawskie są jednymi z najbardziej czy pronatowskich w tych badaniach, czy najbardziej zainteresowanych konfliktem z Rosją, co jest dość specyficznym zjawiskiem na skalę europejską, no ale jak widzimy, no samo zainteresowanie wojną spada, samo też skupienie uwagi społeczeństwa spada, więc można by powiedzieć, że kolejny raz dochodzimy do wniosku, że jednak te aspiracje wojenne PiS-u no, rozmijają się ze społeczeństwem polskim, w ogóle ze społeczeństwami europejskimi. Podobnie jak wypowiedź generała Kukuły, od której tutaj dziś zaczęliśmy. Podsumowując, powiedzmy, proszę Państwa, otwarcie. Polska nie ma potencjału ani demograficznego, ani surowcowego, ani sprzętowego, ani finansowego do tego, żeby w jakikolwiek sposób, znaczący sposób podejmować się wyzwania agresji na wschód. Nie ma też, myślę, w tym większego interesu. Wojna nie jest, jak możemy zobaczyć codziennie w tych obrazkach z Wołczańska, z Bachmutu, z innych miast, wojna nie ma większego sensu, szczególnie toczona na własnym terytorium, a taka wojna pewnie szybko by się na terytorium Polski przeniosła. Czy do Gdańska, czy do Olsztyna, czy do Białegostoku. Myślę, że oglądający nas z tych miast widzowie cenią sobie swoje miasta i nie chcieliby tej sytuacji. Generał Leon Komornicki, emerytowany, ale często komentujący sytuację, wyraził się o słowach Kukuły, od których tu dziś zaczęliśmy, że to, cytuję, brednie. Być może tak twierdzi też duża część polskiej generalicji, także tej czynnej. Być może wstydzą się za te słowa, które padają z ust Wiesława Kukuły. Widzimy to też po tej zmasowanej krytyce pod jego adresem. No i cóż, chciałoby się zakończyć ten program nutką optymizmu i wyrażeniem nadziei na to, że Kukuła posłucha rady Leszka Millera i sam poda się do dymisji. Myślę, że to na tyle, ale zanim skończymy, zapraszamy Państwa na jutrzejsze
programy. I to aż dwa. Przypominamy, że w poniedziałki emitujemy aż dwa programy. I Jankowski, i Iwicki. No właśnie, o 19:00 Tomograf, czyli Tomasz Jankowski z Państwem porozmawia, ale już o 20:00 Bref Antykulturze, czyli nowe pasmo poświęcone szeroko rozumianej kulturze, prowadzone przez Bartosza Iwickiego. Zapraszamy na oba te programy już na jutro, a dzisiaj żegnamy się z Państwem. Krystian Jachacy i Mateusz Piskorski. Do zobaczenia.